Przez ostatnie 12 dni nagrywałem dla Was specjalnie opening każdego mojego prezentu w grze Brawl Stars. Tylko po to, żeby pokazać Wam, ile na tym zyskaliśmy oraz żeby ktoś na przykład mógł za rok sobie obejrzeć ten odcinek i sprawdzić, co w 2019 Supercell rozdawał pod choinkę. Więc jeżeli doceniacie moją pracę, strzelcie łapeczkę w górę. Fajnie by było, jakbyście pod tym odcinkiem zostawili tak 12 tysięcy łapek za każdy dzień. 1000 łapek bym był mega wdzięczny. No i oczywiście sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, ponieważ 50% oglądających jeszcze tego nie robi, a nie ukrywam, chciałbym, żebyście dołączyli do mojej. Dzięki. A teraz, moi drodzy, cofnijmy się w czasie aż do 12 grudnia i sprawdźmy, jaki był pierwszy prezent. A więc tak, moi kochani, mamy pierwszy dzień eventu i mamy do otworzenia mega skrzynkę za darmo z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Otwórzmy ją. Otwieramy, a w tej skrzynce jest... Uwaga! 415 golda, 3 tikety, no i 10 gemów. Jak dobrze, moi kochani, wiecie, wszystkie postacie mam już odblokowane i jak widzicie, ewentualnie mógłby mi wypaść jakiś star power, no ale niestety tak się nie stało. Sprawdźmy jeszcze, jak wyglądał sklepik pierwszego dnia eventów. Nic ciekawego tak naprawdę nie ma. Witam następnego dnia, moi kochani. Mamy dzisiaj piątek 13. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla mnie szczęśliwy, ponieważ za chwileczkę jadę do Poznania spotkać się z Citroxem, gdzie będziemy grali w Plants vs Zombie Bitwa o Neighborville. Osoba, która przegra, będzie wykonywała różne ciekawe kary, więc dajcie znać w komentarzu, kto tydzień temu był na tym live'ie. Sprawdźmy sobie teraz, jaki prezent dzisiaj Supercell dla nas przygotował. I moi kochani, naprawdę do zebrania za darmo mamy tylko 100 monet. Oj, Supercell, nie tak się umawialiśmy. To nie jest żaden prezent. Gdzie prezent w postaci 100 monet? Ja rozumiem, w postaci 1000 monet, 2000, ale 100? Skandal. 119 gemów nam brakuje, aby otworzyć przecenione megaboksy. Bierzmy sobie na razie to. Sprawdźmy, czy jakieś gemy wypadną. Z pewnością teraz żaden gem nie wysypie się z darmowej skrzynki. O, bilety. Hop. Otwieramy do 30. Do 130. Nie będzie żadnego gema, zobaczycie, bo mi brakuje i nic nam nie wypadnie. Tak jest zawsze. Hop! No i oczywiście, że nic nam nie wypadnie. Więc, moi kochani, no cóż, poradzę. Kupmy sobie ofertę za 50 zł. Okej, kupiliśmy ofertę za 50 zł. Będę chyba kupował wszystkie... Co tu się dzieje? Halo! Wow, jaka wiksa. Będę wszystkie kupował oferty świąteczne. Pierwszy megabox, gold. O, teraz gemy się sypią. Kolejny megabox, gold i gemy, ticket, spoko. I teraz możemy kupić sobie te megaboxy z przeceny. Otwórzmy. Aż 3, wow. 400 golda, ticket. Dawaj star power jakiegoś. Ticket, gemy i... O, nie, jednak nic. Szkoda. Dostał nam jeszcze w przecenie za 60 mega skrzynka. Otwórzmy ją. A w niej no tylko gold. I bilety na wydarzenie. Szkoda, żadnego star powera nie ma w sklepie? Nie ma. Także, moi kochani, widzimy się już w sobotę 14 grudnia. Witam ponownie, moi kochani, tym razem w sobotę 14 grudnia. No jestem mega ciekawy, co Supercell w dzisiejszym dniu nam da za darmo. I uwaga, moi drodzy, prezentem jest, matko kochana, 6 biletów. Dobra, przepraszam, 9. 9 biletów łącznie ze sklepem. Powiem Wam tak, jeżeli Supercell ma naprawdę dawać nam takie prezenty, no to już powinni ich w ogóle nie dawać, bo są naprawdę liche. Żeby nie było nudno, otwórzmy sobie mega skrzyneczkę za 60 gemów, bo jest w przecenie. I moi drodzy, wow, 3 rzeczy. Bonus, bonus, no i bonus, 3 klejnoty. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym dniu. Moi kochani, mamy dzisiaj 16 grudnia i sprawdźmy, co jest w sklepie. Mamy dzisiaj w sklepie dużą skrzynkę za darmo, token doubler w przecenie i podwajacz żetonu za darmo, więc nawet ciekawie. Okej, podwajacz sobie kupmy oczywiście. Wow, nie to kliknąłem i uwaga, czy coś spadnie z darmowej skrzynki? Oczywiście, że nie. O, 5 klejnotów, zwracam honor. Dobra, całkiem spoko nawet jak na darmową skrzyneczkę, moi drodzy, a my widzimy się już jutro. Nie mam pojęcia dlaczego, ale dźwięk na tej ścieżce dźwiękowej mi się nie nagrał. Trudno, dopiero teraz się skapnąłem, że taka była sytuacja. Jak widać, z prezentu dostaliśmy kolejne 100 monet, czyli nic ciekawego, więc to teraz przeskipuję, żeby nie zabierać Wam więcej czasu. Siemano, moi drodzy, witam w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj 18 grudnia. Nie wiem, dlaczego wczoraj mi się dźwięk nie nagrał, ale na szczęście nic ciekawego nas nie ominęło. Sprawdźmy, co dzisiaj mamy w sklepie.
I mamy w sklepie za darmo prezent na święta Brawl Stars, dużą skrzynkę oraz tikety. Dwa tikety i tikety w przecenie 125 tiketów za 89 gemów. Nie mam tyle gemów, może spadną ze skrzynki, sprawdźmy. I uwaga, otwieramy. A tutaj, moi drodzy, niespodzianka, 8 klejnotów. Wow! I dzięki temu mamy 90 gemów. I teraz się właśnie zastanawiam, czy przypadkiem nie kupić sobie tej oferty. W sumie mówiłem wam, że będę kupował wszystkie oferty ze sklepu podczas świąt, więc musimy tą ofertę kupić i na moim koncie zostaje tylko jeden gem. Dokładnie dzisiaj minęły 2 dni od Brawl Talka, więc może jeszcze dzisiaj wejdzie aktualizacja. Ja już specjalnie rano wstałem i czekam, żeby nagrać dla was jak najszybciej odcineczek. No nic, mi pozostało tylko czekać. A z wami się widzę już jutro. Witam was, moi kochani, w kolejnym dniu. Wczoraj jednak była aktualizacja, Supercell nas mega zaskoczył. Odblokowałem już w końcu B. Sprawdźmy, co dzisiaj mamy w sklepie. A dzisiaj w sklepie jest, o, podwajacz żetonów, 200 żetonów, super. I do tego mamy 3 tikety jeszcze, dobra. Super skoczek Star Power i mega box za 60 gemów. Punkty mocy możemy sobie kupić. Niestety mega boxa sobie nie kupimy, ponieważ kupię sobie go na odcinku osobnym. W sklepie mamy dzisiaj takie skiny jak Czerwononosa Nita, Święty Mikołaj Mike, Pomocnica Penny oraz Pirat Poco. Pirat Poco się pojawił, jest przecudowny. Także to na dzisiaj tyle, widzimy się 20 grudnia. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, 20 grudnia, moi drodzy, sprawdźmy, co mamy dzisiaj w sklepie. I mamy, o, znowu Big Box. No dobra, sprawdźmy, co z niego wypadnie. Punkty do B, bonus, bonus i podwajacz żetonów. No nawet spoko, jeszcze jedna skrzyneczka za darmo, dawajcie Star Powera ze skrzynki darmowej. Nie, co ja wierzę w garbate aniołki. Dobrze, tutaj mamy jeszcze do kupienia za 1052 golda 528 punktów do B. Ale spokojnie, kupimy sobie je na odcinku, gdzie będę ją maksował. Widzimy się już jutro. Hej, hi, hello, witam w kolejnym dniu, moi kochani. Sprawdźmy, co mamy dzisiaj w sklepie. A w sklepie mamy tak: oferta dnia, skrzynka darmowa, którą już odebrałem i do tego mamy aż 6 biletów. Normalnie nie wiem, co powiedzieć, taki dobry jest ten prezent. I na moim koncie mamy już 268 biletów. Do tego możemy sobie kupić punkty mocy, no ale niestety te punkty mocy mi są niepotrzebne. Ja już dzisiaj odblokowałem max, więc będziemy ją boostowali na odcinku prawdopodobnie megaboxami. Więc moi kochani, to na chwilę obecną tyle, widzimy się już jutro. Witam, witam wszystkich serdecznie, mamy 22 grudnia, moi kochani. Ja dzisiaj taki nieogarnięty, ponieważ cały dzień nagrywam na zapas, żebyście mieli co oglądać na święta, ponieważ ja będę urodzinki. Sprawdźmy, co mamy w sklepie, a w sklepie, o Jezu, jaka oferta, 100 monet. Nie wiem, co ja z tymi monetami zrobię, moi drodzy. Chyba pójdę tańczyć całą noc. Dobra, jeszcze darmowa skrzynka dodatkowo. 3 klejnoty i... no, dobra. 6. Za 6 golda, 3 punkty mocy. Kozak drop. Widzimy się 23 grudnia. Moi drodzy, mamy 23 grudnia i chyba to już jest przedostatni dzień prezentów. Sprawdźmy, co mamy dzisiaj w sklepie. A w sklepie dzisiaj mamy za darmo 200. Dwa razy podwajacz żetonów. No powiem wam, że jeden z lepszych prezentów. Lepsze to niż 100 monet. I dodatkowo możemy sobie kupić punkty mocy. Albo odebrać za darmo do max. Punktów mocy nie będę kupował, bo się po prostu mi nie opłaca. Wolę kupić megaboxa, żeby sobie wymaksować max. Jutro mamy Wigilię i też sprawdzimy, czy mamy jakiś ciekawy prezent w sklepie. Po prostu już nie mogę się doczekać. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Wigilię, moi kochani. Na samym początku chciałem wam życzyć wszystkim wesołych i spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Uważajcie, zadymiarze na petardy. Pamiętajcie, że no niestety paluszki nie grzyby, po deszczu nie rosną, więc bądźcie ostrożni. Moi kochani, sprawdźmy, co mamy dzisiaj w sklepie i uwaga, mamy to! Prezent na święta w Brawl Stars za darmo. Ricochet, przebranie. Odpalamy! Woohoo! Mamy to, moi drodzy, ale nie ma opisu do Ricocheta. Powiem wam, że ja ten skin już kiedyś widziałem gdzieś na Reddicie. Krążyła taka grafika i nie sądziłem, że oni go dodadzą. Powiem wam tak, żadnego chyba skina do Ricocheta nie posiadam na chwilę obecną. Mam popcornowego, przepraszam. Ale ten jest naprawdę rewelacyjny. Jest to przebranie takiego kowboja z przyszłości. W swoim pistolecie oczywiście ma laser. Jest postrzelony w klatę, bardzo fajny skin. Oczywiście pokazuję wam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, ponieważ udało nam się go odblokować za darmo. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do podsumowania i sprawdźmy, ile zyskaliśmy, kiedy logowaliśmy się codziennie do gry i odbieraliśmy prezenty.
Reasumując, kiedy logowaliśmy się codziennie do gry, udało nam się odblokować jednego megaboxa, 3 duże skrzynki, 12 biletów, 400 razy token doubler oraz 300 monet. Sam osobiście uważam, że prezenty powinny być nieco lepsze, chociaż sam skin Ricocheta jest naprawdę mega fajny. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Ja nie będę oceniał tych prezentów, wiadomo, to było symbolicznie za darmo przez każdy dzień, ale i tak troszeczkę mogliby podkręcić, żeby na przykład tych token doublerów było więcej, monet też więcej, gdzie po 100 monet, to aż jest po prostu wstyd. Także moi kochani, ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie subskrybować kanał dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja już się z wami żegnam, życzę wszystkim wesołych świąt, trzymajcie się, cześć!